Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na pseudo nowy let's play na kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank Tools of Destruction. Ale to nie będzie byle jakie zagrajmy w, to będzie zagrajmy w Ratchet & Clank Tools of Destruction demo, ponieważ będziemy sobie gierkowali w demo Ratcheta Tools of Destruction. Dlaczego w demo? Ponieważ stwierdziłem, że mam taką ochotę i tyle. Nie będę tego ukrywał. I jest to... Seria w ogóle Ratcheta jest stworzona przez twórców serii Spyro The Dragon. Ogólnie serii Spyro, czyli Insomniac Games. Którzy też wydali 2 lata temu Ratcheta i Clanka na konsolę PlayStation 4. I nagrywane jest to z Easy Cupa. Dlaczego? Ponieważ nie nagrywam tego u siebie. Tak tylko mogę powiedzieć. Ale dobra, żeby nie było, to szybka synchronizacja, prawo, lewo, prawo, lewo, dobrze, jest git. No i cóż, jak tylko sobie ogarnę w przyszłości jakieś Elgato czy tam nagrywarkę Avermedia, która będzie miała, nie wiem, podgląd na komputer, to jak najbardziej sobie, że tak powiem, ogarniemy w bardzo ładnej jakości ten let's play. Z tego co ja słyszałem, Ratchet, ten Ratchet w sumie, nie jest w ogóle w HD. W sensie, że takim, że jest to niby pierwsza gra Ratcheta na PS3 w HD, ale jak się ją podłączy tam z jakimiś splitterami HDMI czy coś takiego, to ta gra nie wygląda jakby była w HD. Tak przynajmniej ja słyszałem. Nie wiem, być może to jest prawda, być może i nie. Ja tylko słyszałem. Ale jeżeli mam być z wami szczery, to ja bardzo słabo gram w Ratcheta. Ale w końcu przyszedł ten historyczny moment, gdzie Pomidor zabiera się w końcu za Ratcheta na kanał. Tak więc cieszcie się. I dlaczego akurat na Tools of Destruction przyszła mi ochota? Bo tak jakoś. Wiem, że mógłbym zrobić jedynkę, ale nie chciałem jeszcze robić let's playa, ponieważ ja chcę serię zacząć tak jak już planowałem sobie, czyli tak gdzieś w tym roku, gdzieś koło marca lub kwietnia. Być może jeszcze i maja. I jak już ruszymy z Ratchetem, to ruszymy z pełną parą. Nie będę jakby tłumaczył za bardzo fabuły, bo to jest jednak demo, a chciałbym, żeby pełnoprawny let's play z Ratcheta był, wiecie... Znaczy, żeby wam wytłumaczyć fabułę, to chciałbym, żeby zrobić z tego pełnoprawny let's play. Za jakiś czas, kiedy dojdę do, oczywiście do Tools of Destruction. Ale jako, że nie zaczęliśmy jeszcze Ratcheta jedynki, to przed nami będzie bardzo długa droga. Ale dobra, cutscenka się skończyła. Pewnie powiecie sobie, że hej, skoro nie robisz tego na 100%, to mogłeś przewinąć. Otóż nie mogłem. I dobra, w sumie muzyka, kurde, mi się bardzo podoba. I jesteśmy sobie teraz w Metropolis. No i cóż, jedziemy z koksem. Zobaczymy, jak będzie mi szło. Dobra, mniej więcej tutaj się zapoznam z kontrolkami. A, dobra. Jedziemy z koksem. Jestem przygotowany na to, że będę lamił ostro. Ale wszystko się zobaczy. Wszystko przyjdzie z czasem, jak to mawiają. Dobra. O, ty gnoju, mnie tutaj ścigasz? Chcesz mnie tutaj zabić? Co ty sobie wyobrażasz? Tak, let's play też nie jest z kamerki, bo już jak wspominałem wcześniej, nie nagrywam tego u siebie w domu. Możecie się tylko jedynie domyślać, gdzie ja to nagrywam. Dobra. Okej. Jedziemy z koksem. O, wiecie co, powiem wam szczerze, że tak jest zawsze, nie? Że generalnie, gdy ja jakby sobie grałem tak poza nagrywaniem, to szło mi dosyć dobrze. Nie bałem, że teraz mi idzie jakoś tragicznie, źle, że o, po prostu o, pomidor, skocz z mostu, czy coś takiego. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu chodzi o to, że jednak, gdy sobie tak patrzyłem, jak grałem poza nagrywaniem, to wszystko jakby wychodzi z planem. W momencie, kiedy odpalam nagrywanie, czy coś, to zwykle są jakieś takie problemy, że coś mnie, kurde, nie wiadomo skąd zabija. Albo po prostu tracę jakby fragmencik zdrowia. HP. Ponieważ nie ma tutaj licznika, tak jak w serii Crash czy Spyro, że masz licznik żyć, że o, zdobędziesz 99 i jak stracisz 99, to masz game overa. Coś, co w sumie lubię bądź co bądź z serii Ratcheta, naprawdę.
I jakby to powiedzieć, mam teraz trochę takie rozdwojenie jaźni, bo nie będę ukrywał, że mam tutaj podgląd z Easy Cupa na kompie i jeszcze zaraz obok jest ten telewizor, przez co teraz mam takiego mindfucka, bo nie wiem na co się patrzeć, przez co lewe oko mi się patrzy na to, a prawe na to. I takiego można powiedzieć, że mam lekkiego zeza. Dobra, naparzamy. Gin, przepadnij, gówno wpadnij. Jak to mawia pełne przysłowie polskie. Tak więc naprawdę czekam na komentarze w stylu: o, ale ty lama jesteś. Ale jakoś tam nie przejmuję się tym za bardzo. Dobra, lecimy dalej do przodu. Będę teraz bardzo uważał, bo momentami są może by to powiedzieć tak, to jest z tego co słyszałem i z tego co się orientuję, jeden z tych długich ratchetów, bo to jest pierwsza gra na PS3 i zarazem to już jest ten dłuższy ratchet. Po prostu dużo w tej grze się dzieje, tak to mogę powiedzieć. I nie jest to jak, nie wiem, ratchet dwójka czy tam jedynka, gdzie można te gierki dosyć szybko przejść. W tej gierce troszeczkę czasu sobie spędzimy, kiedy w końcu zabiorę się za pełnoprawną wersję, a nie demo, które równie dobrze każdy se może zakupić na PS3, znaczy zakupić, po prostu pobrać. Bo to byłoby chore, gdybyś musiał płacić za demo, naprawdę. Nie znam gry, która ma płatne demo, a jeżeli jest taka gra, to napiszcie w komentarzach, ponieważ ja naprawdę, mówię otwarcie, nie znam takiej gry. I możecie słyszeć jeszcze różnicę w jakości mojego głosu. To jest ponieważ ja to nagrywam z mikrofonu od Guitar Hero. Planowałem ogólnie zrobić tak, że nagrywać osobno głos i osobno gameplay, w sensie tak, że po prostu w Audacity nagrywać, głos, a gameplay po prostu w OBS-ie, ale stwierdziłem, że skoro jest to tak jakby na żywo plus nie nagrywam tego z kamerką, to walić to. Dobra, widzę, że tutaj się coś za nami zawala. Ten obiekt cały. No nieźle. Dobra. Woo! Jesteśmy u celu! I teraz możemy tutaj sobie zmieniać, widzę. Uhuhu. Co tu się dzieje? What the fuck? Dobra. Never mind. Spierdzielaj ode mnie. Wow! 3 na 10 HP! Dobra, żyję. Ty gnoju jeden. HP stracę, ale przeżyję. Widzicie? Ale tak jak mówię, nie każdy musi umieć grać w ratcheta. Znam osoby, które też nie potrafią grać. Więc proszę się ze mnie nie śmiać. Dobra. A i spoko, zagapiłem się i zginąłem. Świetnie. No dobra, powtarzamy sobie sekcję. Skok. Jakby co dla osób, które bardzo nie lubią jakości 720p30. Niestety tutaj was zasmucę, ale let's play będzie w tej jakości wyrenderowany, ponieważ nie ma sensu dawać w 60 fpsach jeszcze w takiej jakości, jaka jest teraz prezentowana z Easy Cupa. No chyba że bardzo chcecie oglądać właśnie takie piksele, no to spoko. To wtedy jakby nie wnikam w to, co ten. Dobra. Zmieniamy sobie na kompsutor. Dobrze to powiedziałem? Kompsutor? Tak? To chyba tak było napisane, dobra. Ja pierdzielę, jep, 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 jep. Dobra. Pięknie. Dobra, tutaj mamy platformę, która znowu nas wybije. Ja jednak jeszcze tego nie zrobię, bo ja sobie bardzo lubię w ratchetach, znaczy ogólnie seria Ratcheta, jak i właśnie Jacka, bardzo lubię w tych seriach to, że jest jakby nastawione, kurde, wysłowić się nie mogę. Te serie obie są bardzo mocno nastawione na exploring, co mi się bardzo podoba. Dobra, odleciałem, dobra. Czyżbyśmy zaraz znowu mieli się zmierzyć z tymi? Z szynami kolejowymi? Chyba tak, tak coś czuję. Kurde, gdy grałem sobie prywatnie, to ani razu nie dedłem, a tutaj niestety na demówce musiałem już spartolić. No niestety, zbywa i tak. Co
co ja na to poradzę? Nic na to nie poradzę. Wszystko się pięknie nagrywa, właśnie widzę, że się wszystko pięknie nagrywa. Przez chwilę miałem mindfucka, że mikrofon jest wyłączony, ale bym miał bekę, gdyby był na takim, wiecie, x-iku zaznaczonym. Wtedy miałbym bekę. I zarazem nie bekę, bo kurde, nagranie poszłoby się walić. Dobra. Wow. Dobra. No ale cóż. Wiadomo, od kwietnia lub maja zaczniemy sobie zabawę, a raczej taki mini maraton z Ratchetem. Czy ja wiem, czy taki mini, no w sumie nagramy. Co, Ratcheta Gladiator, Ratcheta jedynkę nagramy? Ratcheta dwójeczkę, trójeczkę, Gladiatora, Size Matters. Być może Secret Agent Clank. Więc tak tyle gier naraz myślę, żeby sobie nagrać z Ratcheta, no bo w końcu wiem, że moi widzowie bardzo mocno czekali w końcu na Ratcheta. Niektórzy nawet czekali od początku, kiedy zaczynałem na YouTubie. Już dostawałem wtedy komentarze w stylu: ej Pomidor, kiedy Ratchet? Ej Pomidor, kiedy Ratchet? I codziennie, dzień w dzień były pytania: Pomidor, kiedy Ratchet? To w końcu się ludzie doczekaliście Ratcheta. Wow. Dobra, pięknie. Myk, myk. Można to też takie zagrajmy wy potraktować, jak trochę zagrajmy na luzie, ale jednak to jest takie zagrajmy wy, tylko że po prostu, wiecie, z wersji demonstracyjnej. Więc dlatego ja, gdy będę robił zagrajmy wy z demek, to nie będę tłumaczył za bardzo fabuły. Po prostu będziemy skupiali się na tym, żeby po prostu sobie pogierać i tyle. I mamy już 11 minut na nagraniu. I bardzo chciałbym podziękować Jakubowi Stream i Gespatio za zrobienie mi miniaturek do serii, które tam jakby prowadzę sobie, czyli między innymi Jakubowi do do Kaczora Donalda, a Gespatio do Kangur Kakao. Bardzo serdecznie ci ziomuś dziękuję i cholera jasna, to już była głupota totalna, że wleciałem w ten pociąg. No i cóż, jeszcze Gespatio chcę podziękować za zrobienie mi outra, które być może będę, mam nadzieję, pamiętał, żeby przy montażu tutaj sobie między innymi zapiszę, żeby zapamiętać, żeby użyć twojego outra, które zrobiłeś dla mnie. Bardzo dziękuję i bardzo miły gest z twojej strony. Dobra. Lecimy dalej. Już odleciałem. Dobra. Bang. Hej, dobra, mamy 9 na 11. Niezły wynik. Oj, teraz kolejny jump pad. Chyba to się tak nazywało, jump pad. Chociaż wątpię w to, ale jeżeli nie, to będę na to mówił sobie jump pad, a kiedy będę robił let's play, to się nauczę oryginalnej nazwy. Niestety nazw takich obiektów to zbytnio nie pamiętam. Bo aż tak mocno się w serię Ratcheta nie zagłębiałem, poza tym, że mega sobie grałem. Bang! Dobra. Woo! Ale to ja uszłem z życiem, nie? Naprawdę, bo to mogło się naprawdę dla mnie skończyć źle. Już miałem scenariusz przed oczami, że spadnę zaraz. To się skończy po prostu śmiercią i kalectwem z mojej strony. Dobra, teraz jest najgorszy z tych momentów. To jest najgorszy z momentów, bo tutaj muszę manewrować padem, wiecie o co chodzi. Po prostu w skrócie muszę skręcać w lewo, prawo, lewo, prawo. O, i się jeszcze obijam o te kurde pojazdy, no to niezłe kurde. No i dobra. To by było już praktycznie na tyle z tego demka, bo tu się już będzie, że tak powiem, pojawiała cutscenka, która, że tak powiem, później będzie kontynuowana. Ja w ogóle zapomniałem napisów włączyć, co jest dosyć takie wow, bo byście mieli teraz napisy. Być może, że jak zrobię w końcu let's play z Ratcheta, Tools of Destruction i w ogóle z Ratchetów, to dam jakieś polskie tłumaczenie, że wiecie, będziecie mieli polskie napisy, bo why not? Oh no! Intruzi wykryci. Ratchet i Clank zaraz zostaną spaleni żywcem. Ale czy aby na pewno?
Nie mam pojęcia. Wiem naprawdę, że zaraz będziecie pisać, że ta gra wygląda paskudnie z Easy Cupa. O, dobra, dobra, jeszcze jednak nie koniec, ponieważ to jest jeszcze teraz ten oto poziom. Myślałem, że to już będzie koniec, zapomniałem kompletnie o tym. I dobra, unikamy, unik. Trochę za szybko skoczyłem. What? Unik. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Dobra, koniec wygłupów, bo jeszcze serio oberwę. Jezus Maria, ale wy mi utrudniacie drogę. Wy naprawdę chcecie, żeby ten Ratchet zginął? Serio? Nie chcecie mieć takiego rywala, który wam, nie wiem, po prostu będzie kopał zadki co każdy raz? Coś a la Crash Bandicoot i Dr. Neo Cortex. Taka potyczka dwóch panów. Wow. Woo. Unik. Unik. Prawo. Prawo. Lewo. Dobra. Jestem cały. I teraz będzie chyba cutscenka kończąca demo. Tak mi się wydaje. Ale na tym telewizorze ładnie to wygląda. Wiem. Ponownie mówię, jakość filmiku, a tego co ja widzę, będzie na pewno znacząca, ponieważ ja mam podgląd i z OBS-a, i z telewizora. I to by było na tyle. Koniec gry. Przeszliśmy całe demo w jednym odcinku. Jej! Mam nadzieję, że się też cieszycie. I dobra, myślę, że sobie możemy stąd wyjść. Zakończ grę. Tak więc, wiecie co, to by było chyba na tyle z tego to krótkiego odcinka, więc tak, w końcu się doczekaliście, Pomidor w końcu ogarnął sobie Ratcheta. Więc możecie klaskać, wiwatować, czy cokolwiek. No i cóż, to by było z mojej strony na tyle, to byłem ja, to byliście wy. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że jestem, nie wiem... Może nie będę tego mówił, że jestem informatywny, bo bądź nie powiedziałem za dużo o grze. Ale mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's playa, jak i ten krótki let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału. Generalnie nagrywam różne gry. Zaczynając od retro, kończąc na jakichś tam niektórych nowych gierkach. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, ale nie przymuszam. A my się widzimy w kolejnych moich produkcjach. Trzymajcie się i cześć!